Służby działają lepiej, czy w Polsce jest więcej rosyjskich szpiegów? Jedno i drugie. Wzmożona jest aktywność rosyjskich służb, nie tylko w Polsce, w wielu państwach europejskich, ale w Polsce szczególnie, ponieważ Polska odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Przez Polskę przechodzi i jeszcze więcej będzie przechodziło transportu sprzętu wojskowego, amunicji dla Ukrainy. I oczywiście aktywność służb, działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współpraca z sojusznikami, to wszystko przynosi rezultaty. W takim razie jak możemy rozpoznać rosyjskiego szpiega? Rozumiem, że to nie jest łatwe, ale czy jest jakaś cecha charakterystyczna, jest jakiś zbiór cech, nie wiem, coś, co może na to wskazywać, że kogoś, kogo właśnie poznaliśmy, chce od nas wyciągnąć jakieś informacje, przekonać nas do czegoś? Nie ma jakiejś jednolitej odpowiedzi. Te osoby, które są zatrzymywane i aresztowane, to nie są wysoko kwalifikowani agenci szkoleni latami. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem wynajmowania różnych ludzi do różnych zadań za względnie nieduże pieniądze, więc walka z tym jest niesłychanie trudna. Tym bardziej doceniajmy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy, którzy potrafią takie sytuacje wykrywać i neutralizować. Jak rozumiem, to co Państwo ujawniacie, to jest z wierzchołek gór lodowej, tak? Z natury rzeczy.